Mamy dany wykres funkcji f. Będziemy teraz starali się z tego wykresu odczytać wartości pewnych granic tej funkcji. Zaczniemy od zastanowienia się nad tym, do jakiej liczby dążą wartości funkcji f wtedy, kiedy argument funkcji dąży do dwójki z lewej strony. Czyli bierzemy argumenty, które zbliżają się do x równego 2, od lewej strony, czyli od strony argumentów mniejszych od dwójki, czyli bierzemy 1, 1,5. Jeden, 1, 1.8, 1.9, 1.99 i tak dalej. Jesteśmy coraz bliżej dwójki. No to do jakiej wartości dążą wtedy wartości funkcji? Do jakiej liczby dążą? No widzimy, że z wykresu możemy odczytać, że te wartości funkcji będą dążyły do do wartości równej 5. Tak to przynajmniej wygląda na tym wykresie. Czyli jak dążymy z argumentami do dwójki, to wartości funkcji dążą do liczby równej 5. No i taką granicę oznaczamy w ten sposób. Piszemy, że to jest limes, granica przy x dążącym do dwójki z lewej strony. Ten minusik taki tutaj u góry w wykładniku, oznacza, że dążymy od strony liczb mniejszych od dwójki, czyli z lewej strony. To nie jest minus 2, to jest dążenie z x do dwójki. Od strony x mniejszych od 2, czyli z lewej strony tutaj na wykresie. No i już stwierdziliśmy, że wartość tej granicy no, wygląda, że będzie równa 5. Z taką dokładnością, z jaką jesteśmy w stanie ten wykres czytać, to będzie po prostu 5. No dobrze, możemy teraz zastanowić się, jaka będzie wartość granicy, kiedy będziemy dążyć do dwójki z prawej strony, czyli od strony xów większych niż 2, czyli od tej strony. Czyli jaka jest granica? Wtedy kiedy x dąży do dwójki, no i tym razem piszemy tu taki plusik, co oznacza, że zbliżamy się do dwójki od strony argumentów trochę większych niż 2, czyli na przykład tutaj od strony trójki, potem mamy 2,5, 2,4, 2,3, 2, 2,1, i 2 2 1, 2,00001 i tak dalej. Dążymy coraz bliżej dwójki. No to widzimy, że wartości funkcji dążą wtedy do liczby 1. Tutaj ten wykres zmierza w kierunku wartości f od x równej 1, czyli ta granica będzie z kolei równa 1. No i teraz możemy zastanawiać się, jaka jest po prostu granica funkcji f wtedy, kiedy x dąży do dwójki, to ile ta granica będzie równa. No, wiemy, że jak dążymy z lewej strony, no to wartości dążą do piątki. Jak dążymy do x z prawej strony, to wartości dążą do jedynki. Czyli tu jest taka sytuacja, że granica przy x dążącym do dwójki z lewej strony z naszej funkcji i granica przy x dążącym do dwójki z prawej strony z naszej funkcji nie są sobie równe. Nie są sobie równe. A zatem ta granica, o którą tutaj zapytałem, ona po prostu nie istnieje. Granica przy x dążącym do dwójki, bez specyfikowania, z której strony dążymy, taka obustronna granica, nie istnieje. No bo gdyby istniała, to musiałaby być równa obu tym granicom, czyli obie te granice musiałyby być równe tej, gdyby ta granica istniała. A skoro one są różne, to znaczy, że ta granica nie istnieje. No bo po prostu to jaką wartość dostajemy zależy od tego, z której strony się zbliżamy do dwójki. Czyli taka obustronna granica, taka granica, w której nie specyfikujemy, z której strony do dwójki się zbliżamy, nie istnieje. Tutaj zwracam Waszą uwagę jeszcze na pewien fakt. Tutaj jeszcze mamy wartość funkcji w punkcie x równym 2, która jest równa 9. No i widzimy, że ta funkcja jest nieciągła. Możemy to tak intuicyjnie na razie rozumieć, co to jest ciągłość, co sobie powiemy jeszcze w kolejnych filmach. Ale widzimy, że z lewej strony... Wartości w x równe 2 dążą do piątki, z prawej strony wartości w x równe 2 dążą do jedynki, a sama wartość funkcji w x równe 2 jest równa 9. Ale zauważcie, że tego faktu tutaj nie użyliśmy w ogóle do obliczania tych granic. To, że wartość funkcji w tym punkcie jest 9, nie miało żadnego znaczenia. Ważne było, jakie było zachowanie funkcji w otoczeniu tego argumentu x równe 2. No, i w otoczeniu tego punktu z lewej strony wartości dążyły do piątki, w otoczeniu z prawej strony dążyły do dwójki. A to, że ta wartość tutaj jest jakoś jeszcze sztucznie wysunięta jeszcze gdzieś indziej, nie ma żadnego znaczenia już przy obliczaniu tej granicy. No dobrze, teraz jeszcze obliczymy sobie granicę w x równym 4, czyli najpierw obliczymy sobie granicę w x równym 4, dążąc do, do tej czwórki z lewej strony. Jaka będzie wartość tej granicy? No, jak dążymy do czwórki z lewej strony, no to wartości dążą do minus piątki. Tak, tutaj widać, że wartości funkcji dążą do minus piątki, czyli wartość tej granicy to będzie minus pięć. Teraz, jak weźmiemy sobie granicę w czwórce z prawej strony, obliczymy, no to będziemy mieli limes przy x dążącym do czwórki z prawej strony z naszej funkcji f od x będzie równe. No i widzimy, że tutaj te wartości również dążą do tej samej liczby, do minus piątki. Do minus piątki. A zatem w tym wypadku taka granica bez specyfikowania z której strony dążymy, czy z prawej, czy z lewej, naszej funkcji f od x istnieje i jest równa minus 5. No i to jest Dzięki temu, że granice z lewej i z prawej strony są sobie równe, a więc istnieje taka granica obustronna, granica po prostu bez określania, z której strony dążymy, i ona jest równa minus 5. No dobrze, zróbmy sobie teraz jakieś kolejne przykłady. O, tutaj mam wykres funkcji. No i teraz obliczymy sobie, jaka jest granica, kiedy dążymy z argumentami do ósemki, no i obliczymy najpierw z lewej, potem z prawej. No to obliczmy najpierw z lewej strony. Czyli dążymy do ósemki z lewej strony, czyli argumenty zbliżają się do ósemki z lewej strony. Czyli od strony xów mniejszych niż 8, czyli mamy 7,9, 7,99, 7,9999 i tak dalej. No widzimy, że wartości funkcji wtedy dążą do czego? No dążą do do trójki. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie odczytać z tego wykresu, no to granicą tej funkcji lewostronną w ósemce będzie liczba 3. No a do czego dążą wartości funkcji, jak argumenty dążą do ósemki z prawej strony, czyli od strony x większych niż 8, czyli mamy 8,1, 8,01, 8,001, i tak dalej. Czyli dążymy teraz od strony liczb większych niż 8, to widzimy, że wartości. Dążą do jedynki. Czyli tutaj mamy jedynkę. No i znowu jest taka sytuacja, że te granice nie są sobie równe. Czyli taka granica obustronna, bez orzekania, z której strony dążymy, z prawej czy z lewej strony, z tej funkcji f od x, przy x dążącym do ósemki, nie istnieje. Znowu nie istnieje. No to zróbmy jeszcze trzeci przykład, żeby sobie utrwalić te wiadomości. Mamy kolejny wykres funkcji, no i tutaj mamy od razu zagadkę napisaną. Mamy obliczyć, jaka jest granica tej funkcji w minus dwójce wtedy, kiedy dążymy do minus dwójki z lewej strony. No to zastanówmy się, jaka jest granica przy x dążącym do minus dwójki z lewej strony z naszej funkcji f od x. Minus 2 jest tutaj, czyli dążymy do minus dwójki od, od lewej strony, czyli mamy minus 2,1 minus 2,01, minus 2,001, minus 2,0001 i tak dalej. Liczby, które są coraz większe i zbliżają się do minus 2. No to widzimy, że wartości funkcji dążą wtedy do, do liczby 4. Tak, wartości będą dążyły do liczby 4. Czyli granica lewostronna w minus dwójce w naszej funkcji będzie równa 4. Obliczmy sobie teraz, jaka będzie granica prawostronna x równym minus 2, czyli granica przy x dążącym do minus dwójki, ale tym razem z prawej strony, czyli od strony x większych niż 2, czyli zdążamy teraz od tej strony, czy mamy liczbę minus 1,9 minus 1,99 minus 1,999 i tak dalej. Od strony x większych niż minus 2 zbliżamy się do minus 2 z naszej funkcji f od x, no to widzimy, że te wartości również dążą do czwórki, do liczby równej 4. Czyli znowu jest taka sytuacja, że mamy tę samą wartość granicy z lewej strony, jak dążymy do minus dwójki, i tę samą wartość, jak dążymy z prawej strony do minus 2, czyli taka granica obustronna. Bez specyfikowania, z której strony dążymy do minus dwójki, czy z prawej, czy z lewej, z naszej funkcji f od x istnieje i jest równa 4.